Ole szczupak ładny, ale piękne szczupaczysko. No na tym kiju. Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem. Początkowo miał to być odcinek fiderowy, no ale ostatni film montowałem dla Was aż do 3:30 nad ranem. No i trochę musiałem pospać, zrobiła się godzina 12:00. No i stwierdziłem, że po prostu śmignę ze spinningiem, zrobię kolejny wypad z nowym Skydreamem do 9 gramów. No i oto jestem nad kanałem, jestem tutaj już od 1,5 godziny. No i jakieś brania tam się pojawiły, coś się udało wydłubać, także zapraszam do oglądania. Jest. Oj, to może będzie okoń? Czy nie dużo szczupaczek? Proszę, ryba nie jest mała. A ładnie chodzi, pięknie chodzi. Jest, ładny garb. O, piękny garbusek. No. Gzażar całą gumę, no naprawdę ładny. A dawaj. Aż go tak na szybko zmierza. No, że okoń jest porządny. 26 centów. Już naprawdę ładna ryba. Okoń 25,5 centymetra. No, fajnie się zapowiada. Naprawdę fajnie się zapowiada. Szkoda tylko, że tak mało czasu mam dzisiaj. Łowimy dalej. Płyń i przyprowadź ziomali. Wypad jeszcze. Dobra. Ciśniemy dalej. No dobra. To killer z ostatniej wyprawy leci do wody. No coś tu gania, no. Coś tu pod nogami gania. Drobnicy jest dużo. To, że nie chcę wziąć. Jest. No i to chyba znowu będzie szczupak, tak coś czułem. No tylko, że tutaj to ja nie wiem, jakiego podbiorę. No jest szczupak. Tylko weź tu go podbierz z takiej skarpy. Tylko winda wchodzi w grę. Dobra. Ryzyk fizyk. Za plecionkę go wezmę po prostu. Bo za kij to szkoda. Dobra. Jest! To ty tak goniłeś. No i pięknie w nożyczki. Ale się udało jak wypadł. Tym razem maleństwo, nawet go nie mierzę, taki ze 40. Może 42. Ale super. Dobra. I winda się udała, no bajka. Plum. Tak jak widzieliście, wpadł naprawdę przyzwoity okoń. Szczupaczek, no niedużych rozmiarów, no ale dał wiele radochy, no na tym kiku naprawdę to jest coś wspaniałego. No i jeszcze ta winda. Też udało się, że ta ryba nie spadła. No ale wróćmy do początku, gdyż pierwszą złowioną przeze mnie rybą nie był okoń ani szczupaczek. Było to coś znacznie większego. Jest coś ładnego. I to bardzo ładnego. Ciekawe, czy to okoń, szczupak? A może coś innego? Wow. Wow. Myślałem na początku, że to zaczął. Wow. Co tu się dzieje w ogóle? Chciałbym zobaczyć chociaż tą rybę. O, masakra. Nie mogę podnieść tej ryby w ogóle. Nie, no idzie w zaszczyt. A boję się dokręcić. Nie wiem, to może być duży szczupak. Jak ja to podbiorę? Miałem wziąć... Nie tam, proszę.
Jezu. O jacie. Można powiedzieć, że zaczep ożył. Proszę, chciałbym zobaczyć cię. Aż mi się ręce trzęsą. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie no, muszę przykręcić. O, ale szczupak ładny. O, ale piękne szczupaczysko. Że on jeszcze tego nie przegryzł. Jak ja go tu podbiorę? Ale szczupaczycho. No na tym kiju. O, mi serce wali. Coś przepięknego. O, masakra. Widzieliście go? O, ale piękny. Piękny. No, ta ryba 60+. Muzyka dla moich uszu. No tak, muszę spróbować tu jakoś zejść. Po pierwsze. No niezły start. A on jest silny w ogóle. Ja tu mam fluo 0,22. No to, że on wytrzymał. Jakieś nożyczki jest, tak. Nie no, szczupak taki około wymiarowy, ale na tym kijku do 9 gramów. Baja. Dobra. O. Spróbuję tu wejść. Mam nadzieję, że tutaj nie ma jakiegoś mumu. Jasne, że... Ło. Ło. W ogóle nie odpuszcza. Proszę, żeby się udało. Proszę, proszę. Po takiej pięknej walce. No. On się jeszcze nie zmęczył. O, ale piękny. O, piękny. Ło. No nie męczy się ta ryba. Miałem wziąć popierak. Mówię, nie, jadę tylko na okątki. Sprawdzić Sky Dreama. Po co mi? Po co mi to? Po co? Ło. Nie, nie, nie. No dobra, szczupaczek, chodź teraz. O. Nie no, cię w ogóle nie męczy. No. Nie męczy się ta ryba. Dobra. Może? Proszę. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. No. Jest! Ole piękny. Ole rybsko. Nożyczki zacięte. O. Zobaczcie to. No nie no, to jest... Ale rybsko. To nie jest 60. To nie jest 60. To jest zdecydowanie więcej. Ale spasiona mamucha. O, masakra. No to ma ze 3 kilo, myślę. Jednogramowa czebureszka bodajże, tamta 2,5 cala. Dobra, to czepiamy go. Ale był dobrze zapięty, idealnie w nożyczki. Sześćdziesiąt. Wow, 68. Co powiecie na taką przepiękną jesienną mamuchę? Sky Dream do 9 gramów. Ten, którego ostatnio testowałem w Gdańsku, teraz przeszedł prawdziwy test. Zabawy było co niemiara, no ale... Ach, tak jest!
cudowna mamucha, tłusta, silna, nie chciała się poddać. Przepiękne rybsko. Cudoryba. Nie w tą stronę. Aha. Bomba, po prostu tak się jaram. Na początku 3-4 rzuty na uszada perłowego, nic się nie dzieje. Woda jest mega mętna, mówię, a dobra, założę takiego pludasa, tamte 2,5 cala. Rzucam tak, jakby zaczep, ale... No i chyba po tej rybie mogę stwierdzić, że jest no, przetestowany, ma zapas mocy. Ładnie amortyzuje ucieczki. No i oczywiście potwierdziło się to, że jeżeli idziesz bez podbieraka, no to trafiają się fajne ryby. Dzisiaj na szczęście z happy endem łowimy dalej. Trzeba sprawdzić fluo, czy tu się nic złego nie zadziało, ale nie. Wszystko jest dobrze. I na takiego małego pizdryka. Taka fajna ryba. Tamta 2,5 cala. I gramowa. Nie, przepraszam, 1,5 gramowa czebureszka. No, także to szczupaczysko dało mega, mega dużo frajdy. 68 cm. Mamucha w potężnej kondycji. O, coś pięknego. No ten kij w ogóle jak się giął, to był prawdziwy chrzest bojowy tej wędki. I zdała go. Łowię dalej, pozostaje jakaś godzina do zmroku, także nie ma co tracić czasu, trzeba łowić. Może jeszcze wpadnie coś fajnego. Drobnica się spławia. Mamy ostatnie listopada, a ona oczkuje. I też widziałem właśnie, jak drapieżniki dzisiaj geniały. Że to były takie dyskretne. Oczywiście ataki, ale widać to było. Także fajnie, naprawdę. Super, super dzień. Jest. Ale maluszek. Ale siedzi zażar całą gumę. Dawaj, otwieraj. Otwieraj paszczę. Sprawdzę tutaj jeszcze jedną taką miejscówkę. I wrócę na sam koniec na miejsca, gdzie wpadły te najfajniejsze ryby. Żeby nie urwać. A tu zaczepów co nie miara. O, już właśnie mam. Jak na koniec się wykąpię, to dopiero by było. Oj, przygody Bigfoota. No tutaj tak nieciekawie to wszystko wygląda. Dobra. Przynęta zdjęta. Teraz powinno być łatwiej nawet ciągnąć za plecionkę. No dobra, udało się. No nawet nie porwałem. Nie, robi się naprawdę ciemno. Lecę na te stare miejscówki, które dały ryby. Jest trochę mniej zaczepów. I mniejsza szansa, że coś porwa od razu. Tutaj to już tej linki nawet nie widzę. Let's go. Gdzie tu nie ma zaczepów? Wrażenie, że są wszędzie. Ta. Dobra. Może tu. Dobry offsetik. Offsetik, którego nie mam dzisiaj, ale tam daleko się ryby rzucają, to tam spływuje. No nie, rybaczek. Najgorsze jest to, że nic nie mogę odstrzelić dzisiaj. No, zerwane. Uporałem się z tym. Zawiązane na nowo, ale no, już zapomniałem, że tak szybko się kończy dzień. Że teraz już to tak zapiernicza. Każda minuta i się robi naprawdę mega, mega ciemniej. Myślę, że łowienia to mi zostało może 10 minut, ale to może.
odszedłem kawałek od tego najbardziej zaczepowego miejsca. Aha, od zaczepowego miejsca i mam zaczep znowu. Wiecie co? Nie, no nie, to jest niemożliwe. Chyba się udało. Aż nie wierzę w swoje szczęście, bo już miały lecieć klątwy ostre. Aha, hak się trochę wygiął. Dobra, hak to zmienię na szybkości. Na tym nie będę oszczędzał. Pora kończyć dzisiejsze łowienie. Dzień jak najbardziej udany. Przypadkowy spinning, miał być feeder, no ale dzięki tym przypadkom udało się złowić największego w tym sezonie szczupaka na okoniówkę. Oby każdy wypad wędkarski właśnie tak wyglądał, żeby były te przepiękne przyłowy, no i żeby udało się je wyholować. No bo z reguły brakuje odrobiny szczęścia, no ale dzisiaj było idealnie wszystko w nożyczki. Także ja już będę się zwijał do domu, a Wam jeżeli się podobało, to standardowo zostawcie pierdoły, czyli lajka, komentarz oraz subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!